Witajcie, nazywam się Krzysztof Kuczer, reprezentuję markę JBG2, która jest producentem innowacyjnego sprzętu, jakim jest Kryosauna, ta, która stoi za mną. Mam przyjemność zaprezentować, jak i zaproponować innowacyjny system zabiegów rehabilitacyjnych i regeneracyjnych w kontekście ekstraklasowego zespołu Legia Warszawa. Tego typu urządzenia, jak Kryosauna, która stoi za mną, są używane przez największe kluby piłkarskie na świecie oraz innych sportowców wyczynowych, również uprawiających inne dyscypliny sportowe. Bardzo się cieszymy, że mamy takie urządzenie w końcu. Testowaliśmy je przez dłuższy czas. Wiemy już, jak wpływa na naszych zawodników, jak oni się po nim czują. Korelujemy to sobie z tym, co mówią na ten temat badania medyczne i widzimy wielkie korzyści z używania tego urządzenia płynące. Używamy tego urządzenia w różnym natężeniu, w zależności od tego, jak wygląda mikrocykl treningowy zawodników. Są oni poddawani działaniu niskiej temperatury, głównie po dużym wysiłku, natomiast przed planowanym mocnym treningiem również możemy z tego urządzenia korzystać i czasami to robimy. Zawodnicy są zadowoleni. Różnice dla nas przede wszystkim są ważne w porównaniu z kryokomorą, w której zimna temperatura, zimne powietrze dociera do wnętrza zawodnika i wtedy niestety trzeba kontrolować wiele różnych parametrów związanych z jego zdrowiem. Natomiast w takiej sytuacji zmrażamy komórki, przede wszystkim te, które są dla nas ważne, czyli komórki mięśniowe, pobudzając je do odpowiedniej regeneracji, czy po urazach do odpowiedniego gojenia, czy powrotu do pełnej sprawności. Jesteśmy polskim producentem, testowaliśmy to bardzo długo na sobie, pracowaliśmy na to urządzenie 5 lat. Po tych okresach testów oraz patentów, które zastosowaliśmy, stwierdziliśmy, że urządzenie jest gotowe do zaprezentowania jej szerokiej publiczności. O tyle jest to innowacyjne urządzenie, dlatego że możemy tutaj ustalić sobie 4 zakresy temperatur, w których jesteśmy w stanie wykonać zabiegi, które stymulują przedtreningowo, jak i regenerują po wysiłku fizycznym, czy to wysiłek związany z treningiem, bądź jest to współzawodnictwo sportowe, jakim są mecze czy starty w różnego typu zawodach. O tyle innowacyjna jest sama Kryosauna, że faktycznie możemy ustawić sobie 6 zakresów zabiegów, przyporządkowując odpowiednie parametry, czyli czas zabiegu od 30 sekund do 3 minut w sekwencji co 30 sekund oraz 4 temperatury od 110 do 140 stopni, gdzie wykorzystujemy ciekły azot. Jego wyrzutową wartością jest minus 196 stopni, także właściwie docieramy do komórek bardzo głęboko w krótkotrwałym czasie, co ma zdecydowanie dużą przewagę nad innymi metodami regeneracji, ze względu na to, że w krótkim okresie czasu jesteśmy w stanie faktycznie regenerować komórki za pomocą zimna.